Let's give them a hard time. Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam was w kolejnym filmie na liście bitew miesiąca. I dzisiaj, moi drodzy, kolejny krążownik, obejrzymy sobie bitwę na Demoinie, czyli nie, o matko, amerykańskiej dziesiątce. Za jego starami siedzi Kamil.pl z klanu 5 Piw, tutaj z chłopakami z dywizjonu. Matchmaking, mamy same dyszki, mamy dwa niezwykle zbalansowane okręty u przeciwnika, u nas tylko jeden, także jeden pancernik, co ciekawe, pancerników ostatnio zrobiło się strasznie mało. I mamy bezlotni grę, także można będzie troszeczkę poplumkać w krążowniki, można będzie robić cytadelki, także zobaczymy, co tu będzie grane. Kamil widzę również bez rozbicia, mamy hydro, mamy radar, mamy napraweczkę, nie wiem, czy jest założona legendarka, ale wszystko jest w wersji premium, także już plus. No i na razie chłopaki się rozstawiają tu w okolicy KPC, widzę, że płyną sobie na szeroko, grozowo, nie wiem, czy będzie ich tutaj dymił, czy nie. Des RPF-em, też ciekawostka. Przyspieszymy, aż zajmą chłopaki pozycję. Mamy po 3 dedeki na stronę. Jest Minotaur. Co prawda na granicy naszego zasięgu, także w tej chwili mu dużo nie zrobimy, ale jakby się udało ładnie podejść, to można by mu krzywdę zrobić. Jest Somers, dymiący się na 11 km. Mamy ładną salwę i pożar jeszcze na Somersie. Powinniśmy zaraz zniknąć. O właśnie, bo dym nas zasłoni. I teraz możemy sobie spokojnie tu zająć pozycję przy wyspach pod C. Widać, że coś tam pluje ogniem. Jest Smoleńsk, tam i Minotaur. Tutaj widzę, że próbuje Kamil trochę strzelać tak na węch. Tu sobie jeszcze szybko screena zrobię tylko do... Jak go się teraz robi? No mniejsza o to, nie zrobię w takim razie. Pamiętam konfigurację, którą się wyłącza interfejs. Coś się zmieniło kiedyś, to było Ctrl G. Czy tam Alt G. O, tak się zrobi, ok. Czyli Ctrl J się wyłącza. Jak ktoś jest fanem symulatorów, to można sobie Ctrl J wcisnąć, grać bez interfejsu i zobaczymy wtedy, jak pójdzie. Somers dosyć szybko rozklepany przy pomocy Simy i Grozowoja. Tam pewnie Zao dołożyło cegiełkę. Po jeden w okrętach. My w międzyczasie co straciliśmy? Coś nam już tu umarło. Aha, krążownik jakiś tam po tamtej stronie. Moskwa, proszę bardzo. Przyspieszymy nieco, bo na razie to... Tempo nie jest zbyt porywające. O, mamy Smolucha na blisko. Stojącego burtą. Niestety wyspa nam to przeszkadza w ostrzale. Mimo, że pokazuje, że pociski przelatują, to myślę, że tam dosłownie jedna, dwie pestki są w stanie przelecieć. Ale teraz Goliat jest ładnie ustawiony burtą również. Może warto byłoby w niego postrzelać, bo tam może będzie lepszy przestrzał niż tu. No niestety nic się nie udało zrobić. Kurfurt jest po drugiej stronie mapy. Tu mamy... cztery krążowniki, o jest Smoleńsk hamujący, teraz puszczony radar i zobaczymy, ile cytadel nam ten Smoleńsk chapnie, bo on tutaj zatrzymał się w tym dymku swoim. Dwa overpeny. Już się zaczyna cofać, także za wyspą będzie go ciężko trafić. 9 overpenów. I 11 overpenów. Piękne salwy, piękne. Smoleńsk dobry, taki nie za mocny. No i tutaj udało się go dokończyć. 5700, cytadela, 20 tysięcy na koncie. I mamy pierwszego fraga. Mamy tu jeszcze Goliata na blisko. Płynące burtą do nas Zao na 10 km, także też może coś tutaj wpaść sensownie. Minotaur już ucieka. 3 overpeny. Może być słychać jakieś lekkie stukanie z tyłu, tam w tle, ale tutaj mały człowiek urzęduje, także... Nie było zgody na nagrywanie, aż człowiek zaśnie, bo człowiek ostatnio w ogóle nie potrzebuje snu. Także działa sobie tam w tle. Mam nadzieję, że nie będzie to mocno przeszkadzało. No, straciliśmy szybko dwa okręty. Desik teraz niewykryty wchodzi sobie tutaj na KPC, żeby pomóc przejąć. Mamy tu tylko Goliata na blisko. Minotaur daleko jest dosyć mocno. Co to tutaj tak pluje? Tu pewnie Smolnicki jest drugi. Chyba, że Daring.
Nie, Daringa mieliśmy gdzieś tam w okolicach tamtego kapa, to nie wiem, co tu może pływać. No to leci salwa z Goliata. Za o 7000 hapsa, także długo nie pociągnie. O, Halantram pięknie tutaj wyciąga Shimakaze. Torpedy są dobre, jeżeli chodzi o walkę z niszczycielami, bo co prawda nie zadają dużego damage'u, ale są na tyle szybkie, że Dedek ma problem je wyminąć. Więc to może często wystarczyć jedna czy dwie takie torpedy przyjęte przez niszczyciel, żeby go posłać na dno. O, ładna salwa. 300 dele wpadł w Minotaura. No i Zao tutaj się zaraz kończy. Jest Daring. Jest na 5 km Goli. Ja tu stawiamy na nas burtą, ale trzeba to Zao wykończyć. Obeki załadowane. To będzie ładna akcja. Hydro włączone, bo jest Daring w pobliżu. Może torpedować. Goliat też ma rybki. O, udało się zamordować. Kolega z dywizjonu dobił sobie to Zao. Że hamuje tutaj Kamil, ale chyba się nie uda zawrócić tutaj. Jednak trzeba do przodu pójść chyba. Poszedł radar. A Minotaura też strzenia przez strzał, także dla sojuszników ten radar puszczony raczej. Goliat się cofa. To jest szansa na ładny damage na nim do zrobienia. Z legendarką już by się siedział mu na dupsku. No i Goliat teraz daje do przodu. Jesteśmy w kropce. Ale Minotaur jest widoczny. Co prawda źle ustawiony, ale go widać. Jednak obek idzie w Daringa. 52 tysiące mam na razie. Goliat zdążył się odwrócić niestety, także już mu krzywdy wielkie nie zrobimy. No to ładnie chłopaki pchają flankę. A gdzie Zao? A, tutaj koło Hindenburga. Goliat też bardzo ostrożnie widzę gra. Nie wiem, jakoś nie mam przekonania do tych ciężkich brytyjskich krążków. I niby to nie jest złe, ale w sumie dobre jest w tym, w czym są inne okręty jeszcze lepsze, więc tak nie bardzo jest... O! Taki kąt Tadera, ładnie. Tak jakoś nie mam pomysłu, żeby grać tymi okrętami, tymi brytolami ciężkimi, no ale trudno. Czerwona flota tu się zaczyna wysypywać w kierunku B. Widzicie, że na przodzie idzie Minotaur, za nim gdzieś tam Hinden i będzie Kurfurs też wchodził, także tu może być niebezpiecznie. Nasze zielone zastępy, no zielone mówię w cudzysłowie oczywiście, pewnie równie czerwone jak przeciwnik, zostały wypchnięte tam na dół mapy na linię I i J, a my w tym czasie musimy się martwić i o Stalina wychodzącego do nas od B. O, udało się ustawić tak, że nic nas nie świeci, bo Minotaur jest daleko, Goliat jest przy wyspie, gdzieś tam Daring jeszcze krążył. Mamy pożar na Stalingradzie i tu mamy Smoleńska ustawionego pod odpowiednim kątem. Powinien dostać Stadele. No właśnie, jak jest skontowany, to dostaje. Jak jest ustawiony pełną burtą, to wszystko się odbija. Wsparcie nam wpada. Szkoda, że Halseya tak nie ma na pokładzie. Troszeczkę na pewno by pomógł tutaj z robotą. Nie ma legendarki również, widzę, bo Desik dosyć wolno rusza. Czyżby jakiś plażing był planowany? Ja wiem, że teraz nie wolno się przemieszczać. Człowiek z tyłu trajkocze niezmiennie. Minotaur pokazuje burtę na 13 km. Szkoda, że ta salwa nie poszła z popanców. Można by mu jeszcze więcej troszeczkę zrobić. Hindenburg teraz albo wpadnie w torpedy puszczone przez Zao, albo wpadnie w torpedy puszczone przez Goliata, jeżeli on go storpeduje. Co tu się wydarzy? No, storpedowało Zao swojego. No i dokończony Goliat, także ta flanka robi się czysta. Został tam gdzieś daleko Minotaur i Daring. Niestety nie bardzo mamy w tej chwili przestrzał na jakiś sensowny okręt. Tutaj stoi Smoleńsk, ale no chyba w takim miejscu, że mu krzywdy nie zrobimy. Ruszył do przodu. Przyspieszymy troszeczkę. Stalingrad już się kątuje, także... O, 4 penetracje weszły, ale bez Stadeli. I znowu obek, 6 do 5. Mamy przewagę punktową, ale w tej chwili jesteśmy wypchnięci z kapa środkowego. Tam Zao próbuje coś powalczyć. Jakieś może YOLO będzie na Kurfursa z torpedami, ale tutaj my na odchodzącym jesteśmy, walczymy ze Stalinem, który nam tutaj... No, akurat ta salwa dużo nie zrobiła. Przekraczamy 100 tysięcy i dopiero jeden frak na koncie.
No, Stalin się odwraca, będzie pokazywał burtę. Ale nie zostało to zbytnio wykorzystane. No, Stalin zrobił to lepiej zdecydowanie. Teraz po pance. Ale Stalin zdążył się już odwrócić, także wszystko się nam tutaj odbija, albo nie trafia, albo nie robi damage'u. Znowu obek, tam płyną torpedy. O, Demoń dobija Stalingrada za 170 punktów. Tam Halland chyba torpedował. No i 7 do 7 we fragach się robi, ale mamy już przewagę tylko 30 punktów, a przeciwnik ma dwa kapy zajęte, także robi się niebezpiecznie. Nasze Shimakaze tam dosyć mocno się zapuściło do przodu, także jeżeli wyświeci je Daring... Daring żyje, jeszcze żyje. No to Minotaur go zmieni dosyć szybko. Przyspieszymy. No i teraz będzie bicie do kaczek, bo Kurfurs sobie wypływa wyświecony, my tu siedzimy sobie w dymie, mamy strzelanie za darmo. Penetracji wchodzi sporo, ale damage nie jest jakiś kosmiczny. Hindenburg Halanda storpedował. 136 tysięcy, dwa fragi i wsparcie. Pepan załadowany, Minotaur pięknie pokazuje burtę na 12 km, zobaczmy co z tego wyjdzie. Nie skręca w ogóle gościu. Zaczyna się. Jedna. No teraz skręcił. Dostał pierwszą cytkę. Ale burta odsłonięta nadal. O, pięknie wsiadło. Ładnie. Mamy trzeciego fraga, 164 tysiące na koncie i 8 do 8 we fragach. Po 4 okręty jeszcze na stronę. Kurfurst tylko ma 10 tysięcy HP. Tam bardzo mocno bity demoń z tyłu. Przydało mi się teraz popłynąć pod B i coś spróbować przejąć, bo tracimy 60 punktów do przeciwnika. Henio obity, Grozowy obity. Ale u przeciwnika też dwa okręty ledwo żywe. Pepan załadowany i pakujemy w Hindenburga. Duży kaliber nam się pojawia, no i grozowoje niestety nam dokończyły okręty przeciwnika. Tracimy jeden okręt więcej niż przeciwnik, tamten tego Desa by się przydało dokończyć, ale on sobie uciekł w tej chwili. Od Stadyla jeszcze. Kurfurst ma 7,5 tysiąca hapsa, także 3 dobre salwy i gościa nie ma. Najlepiej z pożarem jeszcze by było. Nasz Heniutek też jest dosyć mocno obity i sobie już ucieka. Shimakaze trochę tam próbuje ganiać przeciwnika i spotować. By się tylko nie natknął na Daringa, bo pewnie by go zmielił od razu. Zobaczmy, co dalej będzie robione. Hindenburg tutaj idzie dosyć ostro. Ma 10 tysięcy hapsa, także jeszcze coś nam może zrobić. Spaliliśmy w międzyczasie Kurfursta. Mamy fraga numer 4 i mamy teraz na blisko Hindenburga. Także tu będzie ładne starcie. No, za mocno powolniłem. 5 trafień i pożar. Desik na 7 tysiącach wyszedł, a był taki mocno obity już tam. Heniu tam nie trafił za mocno tego Hindenburga. O, jest. Mamy Krakena. 18 penetracji zrobiono i teraz wystarczą dwie dobre salwy w Desa, bo idzie pod dobrym kątem, żeby mu również zrobić fragowanko. Nie udało się go dobić, ale się podpalił. 720 do 710 punktów, także dosyć blisko to wygląda, ale Shima nam zablokowała kapa A u czerwonych. Dwa okręty u przeciwnika zostały, jest Daring. HP na desie. Przekroczyliśmy 200 tysięcy i zostały... O, jeden okręt został przeciwnika. Daring cały czas trzymany na radarze i to chyba będzie ostatnia już tutaj jego zagrywka. W tej chwili Des wchodzi na kapa B. Dwie minuty do końca bitwy, albo 57 sekund. No jak nie, jak tak.
I się śmieje, krzyczy i się śmieje. No i torpedy dokończyły, także dosyć rozważnie, ostrożnie grana bitwa. Wynik ostateczny prezentuje się następująco. 208 tysięcy, 5 fragów, 12 cytadel, duży kraken, duży kaliber i wsparcie. No i bazowy exp, bardzo ładny, ponad 3000 to grubo, także w tym materiale to wszystko. Do usłyszenia, moi drodzy, i na razie.